Słuchajcie, bardzo dużo ludzi pytało się o to, jak tym małym opakowaniem po jogurcie można polecieć wyżej niż 120 metrów nad punktem startu. I w tym materiale pokażę Wam właściwie sprawę od końca. Po pierwsze, jak to zrobić, po drugie, z czym się to wiąże, jakie są konsekwencje, jakie są potencjalne negatywne sprawy, ale też jakie są korzyści. Zapraszam Was do tego materiału, postaram się nagrać to w sposób najprostszy jak to możliwe. Let's go! Pierwsza podstawowa rzecz to jest aktualizacja aplikacji DJI Fly. Mamy tutaj wersję 1.12.8, natomiast to, co jest też bardzo ważne, ta możliwość, jeżeli chodzi o loty powyżej 120 metrów, dotyczy typu szeregu Mini 4 Pro, ale także Mini 3 i Mini 3 Pro. Także właściwie dwa typu szeregi dronów podchodzą tylko i wyłącznie pod tę aktualizację. I teraz, jeżeli mamy już zainstalowaną wersję aplikacji 1.12.8, przechodzimy do strony głównej, gdzie mamy nowe okna, m.in. okno serwis. Oczywiście podstawą jest to, żebyśmy byli w zasięgu sieci Wi-Fi. Po wejściu do menu serwis mamy 6 głównych możliwości i w środku na dole jest zgłoszenie CX Label, czyli etykiety CX. I teraz po wybraniu menu CX Labeling mamy informację dotyczącą tego, jakie urządzenie chcemy zmienić, bo ja na przykład mam 3 drony, tak? Mini 3, Mini 3 Pro i 4 Pro, więc tutaj wybieramy sobie ten model, którego dotyczy sprawa i widać jest numer seryjny. Następna kwestia dotyczy adresu. Wiadomo, że dostaniemy etykietę, więc trzeba podać adres, numer telefonu i mail. One zwykle są na naszych danych konta, bo przecież zamawialiśmy drona i właśnie tutaj sobie to określamy. Można też zmodyfikować ten adres. I następnie mamy określone warunki, takie, że naklejka z etykietą C1 powinna dotrzeć do nas w okolicach 20 dni roboczych. Następnie mamy wykonać i załadować do systemu 3 fotografie, lewe ramię drona z etykietą, następnie lewa strona drona także z widoczną etykietą numer 4, wcześniejsza była numer 3, a także komora akumulatora z etykietą numer 5. Jeżeli chodzi o progres naszej wysyłki i naszej ogólnie sprawy, możemy śledzić w tym menu RPA DJI My Case Index. No i tutaj potwierdzamy te warunki, zgadzamy się, potwierdzamy politykę prywatności, zgadzamy się z warunkami użytkowania. No i jako potwierdzenie otrzymujemy właśnie informację, że nasza aplikacja o numerze takim i takim jest w trakcie, została zarejestrowana, powinniśmy otrzymać etykietę w ciągu 20 dni roboczych na podany adres. Status tej sprawy można sprawdzić tu i tu i można też trackować, czyli śledzić postęp tej sprawy. Pod tym względem mają to naprawdę świetnie rozwiązane i widać, że bardzo profesjonalnie, tak jak każdy case serwisowy, ktokolwiek naprawiał albo wymieniał w ramach DJI Care, zna ten system, także działa to jak typowa procedura serwisowa. Słuchajcie, wiemy już, jak wystąpić z wnioskiem o to, żeby zmienić klasę z C0 na C1, w tym przypadku małych dronów. Teraz pytanie, po co my to w ogóle robimy i o co chodzi? A mianowicie nowe przepisy unijne, które obowiązują od 1 stycznia 2024, określają nam pewne rzeczy, m.in. klasy dronów C0, C1, C2, C3. To są te podstawowe klasy, którymi się posługujemy i to, o czym warto wiedzieć, to w przypadku wymogów dla klasy C0, takiej klasy jak był do tej pory miniacz, czyli poniżej 250 gramów, był zapis o tym, że możemy latać do wysokości tylko i wyłącznie 120 metrów nad punktem startu, nie nad poziomem terenu, tylko nad punktem startu. I to jest wielki ból, dlatego że jeżeli znajdujemy się na terenie pagórkowatym, wyżynie, w górach, ale też niekoniecznie tam, bo w miejscach, gdzie chcemy dokonać na przykład inspekcji stanu technicznego budynków, na przykład wysokościowce, powiedzmy Sky Tower czy Śródmieście w Warszawie, tam też nie jesteśmy w stanie przekroczyć takim maluchem wysokości 120 metrów. I wcześniej było to zrobione w ten sposób, że każdy, kto kupił drona w zeszłym roku, w 2023, mógł zdecydować o zdjęciu klasy, czyli zdejmowaliśmy klasę C0, która de facto niewiele daje. Są oczywiście korzyści, szczególnie dla młodzieży poniżej 16 roku życia, ale tutaj mówimy ogólnie o całej sytuacji, i wiele osób decydowało się na to, żeby
zdjąć klasę C0 i żeby dron w ogóle nie miał nadanej klasy. Ale od 1 stycznia 2024 wszystkie sprzedawane drony mają obowiązek posiadania klasy. I my we własnym zakresie jesteśmy w stanie tę klasę zmienić z C0 na C1. Co nam daje C1? A mianowicie możemy latać wyżej, bo możemy latać legalnie do 120 metrów nad poziomem terenu, czyli w górach to jest mega różnica. Możemy dokonać spokojnie inspekcji wysokich budynków ze zgodą czy na zlecenie administratora. No i następna rzecz, nie mamy praktycznie limitów, jeżeli chodzi o aplikację DJI Fly, ustawienia safety, i tam nie musimy się przejmować tym, że jesteśmy blokowani do 120 metrów. Aczkolwiek trzeba pamiętać o tym, że wymogi związane z lataniem w C1 są trochę inne niż w przypadku C0. A mianowicie, po pierwsze, musimy zrobić sobie szkolenie A1, A3. Na szczęście to szkolenie jest bezpłatne i można to szkolenie zrobić po zarejestrowaniu się na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego. To jest prezentacja, po której następuje test. Można dowolną ilość razy ten test zaliczać. Prezentacja jest dość klarowna. Ona nie jest specjalnie zrobiona w sposób taki interaktywny, czy w sposób, który mocno nas angażuje. Raczej oschła, zwykła prezentacja. Ale tak czy inaczej, mamy możliwość uzyskania bezpłatnych uprawnień, które między innymi pozwalają nam na loty dronami z klasą C1. Takimi jak między innymi R3, albo właśnie Mini 3, albo 3 Pro, czy 4 Pro po zmianie klasy na C1. I teraz z czym to się również wiąże, a mianowicie w C0 możemy przelatywać sporadycznie nad ludźmi, natomiast w C1 musimy tego unikać. Zwykle to są cięższe drony i to co jest ciekawe, tam jest też kwestia masy. Ja słyszałem taką opinię, że tam wchodzi masa do 341 gramów, czyli możemy używać na przykład cięższych akumulatorów, choćby akumulatora z Mini 3 Pro, który jest cięższy, możemy stosować ten akumulator w Mini 4 Pro. To jest jedna rzecz, możemy dodatkowe osłony zastosować, filtry czy oświetlenie, choćby lampkę bardzo fajną u Lanzi, która nam pozwala na zlokalizowanie drona. Wiadomo, że jak zaczynamy nagrywać te diody LED-owe, one gasną, więc to jest słabsza sprawa, szczególnie wieczorem, więc można doczepić sobie na przykład lampkę i wszystko wygląda lepiej, aczkolwiek pamiętajcie o tym, że dla C0 pewne rzeczy są łatwiejsze, nie trzeba robić żadnych uprawnień, trzeba tylko zarejestrować siebie, oznakować drona numerem operatora plus przeczytać instrukcję obsługi. W tym przypadku trzeba zrobić też, w przypadku C1 trzeba zrobić też bezpłatne uprawnienia A1, A3. Fajnie, podsumowując, słuchajcie, mogę powiedzieć tak, fajnie, że tak się zdarzyło, dlatego że DJI znalazło sposób na luki prawne. Niestety Unia Europejska, a właściwie Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego, EASA, kolejny raz strzeliła parę takich baboli, można powiedzieć, czyli popełniła sporo błędów, między innymi ograniczeń wysokości lotu, gdzie w ramach kategorii otwartej, pod kategorii A1, możemy latać przecież wyżej w przypadku rzeźby terenu zróżnicowanej, czy w przypadku inspekcji lub wykonywania lotu za zgodą administratora wysokich budynków. Słuchajcie, dzięki serdeczne za uwagę. Jeżeli jesteście na początku drogi z dronem i tej przygody, zapraszam i zachęcam bardzo serdecznie, skorzystaj z mojego darmowego przewodnika, jak rozpocząć przygodę z dronem, a jeżeli latasz którymś z tych modeli Mini 3 Pro lub 4 Pro, koniecznie skorzystaj z przewodnika Krok po Kroku, gdzie pokazuję od pudełka aż po projekty kreatywne, gdzie pokazuję od pudełka aż po projekty kreatywne, jak wykorzystać najlepiej w pełni ten model drona. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, widzimy się w kolejnym epizodzie już wkrótce. Do zobaczenia, cześć!